Witamy Państwa. Dzisiaj mamy film z marszu. On został jakby wywołany tymi wydarzeniami, które były w komentarzach sprzed paru filmów i ostatniego tak samo. I chcemy właśnie powiedzieć, że w związku z tym wyłączyliśmy dodawanie komentarzy do filmów. No i to jest najciekawsze. Dlaczego? Niektórzy nawet mówią, żeby się nie tłumaczyć z posunięć i tak dalej, ale wiecie co? Widzowie zawsze są tutaj przeze mnie, przez nas, zawsze w jakiś sposób szanowani. Jeżeli ktoś był wywalany zawsze, to był wywalany za coś. Albo za zawracanie wysły kijem, bicie piany i tak dalej, albo za obrazę. O, albo po prostu za jakieś, powiedzmy, sugestie i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio, co miałem tutaj do czynienia, to stało się takie coś, czyli zawracacze wisły kijem. Akurat ostatni film był na tyle mocny, że trochę uderzył dość mocno w tak zwanych innowierców, to znaczy tych zwolenników tak zwanej gęstości, którzy kwestionowali grawitację, no bo pojawiła się siła, która potrafi te oceny dociskać. No i od jakiegoś czasu w internecie oni dość ostro lansują, że grawitacji nie ma i podali taki przykład, że balon nadmuchany helem, on się unosi w powietrze, a więc nie ma grawitacji, a więc nie ma siły, która ten balon dociska do Ziemi, a więc no, nie ma takiej siły. No ale wiecie co, wszystkie takie zagrywki mają to do siebie, tych wszystkich oszustów internetowych, którzy walczą z tą prawdą, walczą z prawdą, to jest zawsze pozorna logika, bo zawsze oni czegoś nie dopowiedzą. Jeżeli tak byśmy mogli tutaj dyskutować na temat, albo wypowiedzieć się na temat tego przykładu, no to przykład ma dość poważne luki, które go dyskwalifikują. Wiecie jak? Przynajmniej ja w internecie nie doczytałem wśród tych zwolenników tak zwanej gęstości, bo to są zwolennicy gęstości, ja ich tak będę nazywał, że są, różnica gęstości to się unosi, a więc nie ma żadnej grawitacji, nie ma żadnej siły, no to się teraz okazało, że nie ma siły, że ten balon, ten ruch balonu do góry to on obala. No wiecie co z tym obalaniem jest? Już nie jeden taki przeciwnik niebocentryzmu próbował coś obalić, ale nie wytrzymało to próby czasu. Była dłuższa czy krótsza, ale zawsze to zostało wyjaśnione do końca. A wiecie dobrze, że ja nie wszystko od razu wiem. Jeżeli ktoś strzela takimi argumentami, to próbuje zwrócić uwagę, że no coś jest w sposób pozorowany. No bo logika mówi, no balon idzie do góry, a więc nie ma siły, nie? Ale to jest pozorna logika. I zawsze przeciwnicy niebocentryzmu stosowali na masową skalę, nawet filmowo, pozorną logikę. To jest, można powiedzieć, pozorna logika jest mechanizmem, zawsze jest mechanizmem hybryd z demonami w środku. I na przykład ten przykład, to myślicie, kto to wymyślił z tym balonem? To wymyśliły demony. A hybrydy to po prostu lansują ostro. No nie ma grawitacji. A więc w tym momencie pojawił się im problem. No bo jest siła, która dociska oceany. Została ona wykazana. My ją sobie możemy sprawdzić na parę sposobów. Pokazałem to w poprzednim filmie. Niech będzie ten balon. Możemy jeszcze podyskutować. No, padł ten argument. Nie trzeba było dużo czekać. Padł chyba wczoraj czy przedwczoraj. Chwilę wystarczyło pomyśleć i zobaczyć, czego oni nie mówią. Bo to jest zasada żelazna. Nieważne, co oni mówią, tylko ważne, czego oni nie mówią. Otóż tak, no nie napisali tego, przynajmniej oni. Wiem, że Helio, ci od Helio, to się coś starali z tym balonem. No, padło zawsze pytanie, zawsze padnie pytanie, no dobra, balon idzie do góry, to gdzie? Gdzie on leci? No dobra. No i co z nim dalej będzie? Do jakiej wysokości on leci? No dobra. No
gdzieś, on leci, idzie do góry. A więc jest kwestia gęstości. A więc, no, gdzie ta gęstość, no, czy ona się tam po prostu, jest inna już gęstość, a on dalej będzie leciał, czy gdzieś się zatrzyma. A może się nie zatrzyma, a może pęknie, a może coś innego się stanie. Tego już oni nie piszą. Dobra, to mamy balon. Ale mamy teraz, to był akurat zwolennik gęstości z tym balonem. No to dobra, no to teraz gęstość. Według ich zasady oceany by wylały się przez otwory na biegunach. No przecież to są nasze naczynia połączone. Wszystkie, a więc oceany by znikły. Ta woda by się po prostu wylała. Musiałaby się wylać, bo tam jest też powietrze atmosferyczne. Właśnie atmosfera tu wewnątrz jest zrównoważona otworami na biegunach z tą atmosferą, która jest na zewnątrz. Skąd my to wiemy? No, leciał tam admirał Byrd. A więc dla tego, żeby nikt nie zadawał zbędnych pytań, najlepiej jak biegunów, znaczy otworów na biegunach nie ma. O, i nie ma problemu. I jakby się temat zamyka, ale prawie się zamyka. Mam jeszcze jedną kwestię. Nikt się nawet nie zwrócił z tych gęstościowców, o tak to ja bym nazwał. On jest, nawet nie chcieli zauważyć to, no, albo odpowiedzieć na pytanie, dlaczego bardzo równomiernie ten ocean się podnosi do góry, nie? W tą jedną i w drugą, w każdą stronę, nie? Dlaczego on właśnie się tak łagodnie to, ten ocean jest tak doklepnięty, jeżeli można tak to nazwać. To właśnie siłą z pałacu. Dlaczego? A więc tutaj szereg pytań jest, którzy no, nie chcieli to odpowiadać, bo najlepiej jak pałac nie istnieje, czyli generator tej siły. A pamiętajmy, jak powiedziałem w poprzednim filmie, jest kwestia tego, że tam są co najmniej trzy energie, czyli energia elektromagnetyczna, jest orgon i jest eter. Nie? A więc mamy w tej przestrzeni tutaj bardzo dużo czynników, może być jeszcze więcej. Tego nie wiemy. A generalnie chcę Państwu powiedzieć, jest jeszcze jedna kwestia, czyli to tak jakby powiedzmy mamy z grubsza omówione, powiedzmy to jest tak na pierwszy strzał, powiedzmy ten film i to odpowiadam na to pytanie, może powiedzmy coś tam jeszcze wypłynie z czasem innego, to też nagram. Jeszcze jest kwestia tego, jaka taktyka się stosuje w komentarzach. Są to rzeczy, które sugerują coś i piszą to osobnicy, których nie zna się. Państwo też próbujecie z nimi dyskutować, albo was coś bulwersuje, co oni gadają. I tu się zaczyna problem, bo zdążyłem zauważyć, że te osobniki, oni to nie mogą być, nam się wydaje, że to są jacyś ludzie. To nie są ludzie. A kto powiedział, że to są ludzie? Może to są hybrydy? No i oni właśnie takie prowokacyjne komentarze piszą i państwa narażają na dyskusję. No i teraz zaczyna się cyrk, wiecie w czym? Jakich na przykład jest trzech, czterech i między sobą dyskutują, robią tak zwany sztuczny tłok. Zawsze złodzieje, bandyci robią sztuczny tłok, żeby kogoś obrobić, nie? No to oni tak samo robią tutaj. To zasada działa u bandytów, tylko internetowych. Zasada działa. A więc po prostu sztuczny kłód musi, tak trzech między sobą rozmawia, że tak, jeden udaje niebocentryka, drugi mówi, że on nie należy do żadnej opcji i tak dalej, i jazda bez trzymańki, i 100 komentarzy powiedzmy w jeden dzień sobie piszą. Kto pisze te komentarze? Tak naprawdę to piszą demony. No ale teraz, jeżeli będziemy z nimi dyskutować, to co? No, to jest najważniejsze. To co? To wtedy demony traktujemy jak genotyp Boga, czyli nas, nie? Czyli sobie tak wyobrażamy, bo no, my nie wiemy, kto jest za tym nikiem. A więc tak nam się wydaje, że my z jakimś normalną osobą rozmawiamy. Wiecie co? Tak, to jest właśnie to. To jest to uczucie. Że my przyjmujemy to z jakiegoś godnego sobie przeciwnika, że to jest ktoś normalny w naszym pojęciu. A tak naprawdę to się dyskutuje z demonami. I włączyliśmy komentarze
po to, żeby po prostu już takich numerów nie było, ponieważ to się ciągnęło od jakiegoś czasu i wiele osób było zniechęconych pisaniem komentarzy, ponieważ te osoby były atakowane przez właśnie te demony tam, które się chowały pod nikami. Także nie myślcie, że ktoś wymyślił sobie balon, bo to wymyślili demony, bo oni na co liczą? Oni liczyli na to, a noż ja czegoś nie będę wiedział, a z tych, którzy piszą, to może się masa innych nie połapie i nie zdąży to rozgryźć. Nie zdąży, nie zastanawia się, po prostu no, machnie ręką i pójdzie gdzieś tam, nie będzie pisał. W ten sposób, bo słuchajcie, generalna zasada ichnia, zawsze to było na forach internetowych i powiedziano mi to 6 lat temu co najmniej. Jeszcze były fora internetowe, że wszyscy ci zawracacze Wisły kijem, oni dążą do urwania dyskusji, żeby jak ktoś tam dojdzie do tej prawdy, żeby już na tym forum już dalej nie pisał. Jeżeli jakaś jest tam prawda, żeby nie było dyskusji na ten temat. A więc atakuje się osoby, które chcą dyskutować. I tutaj to samo. Więc jeżeli ktoś zauważył, że na kanale Królewska TV znajduje się tak zwany, na to powiedziano, taki specyficzny hejt, specyficzny hejt, no to musi coś być. No i mamy tutaj bardzo dobry przykład. I to nie jeden. Trochę to już do nas też napływało od jakiegoś czasu. Jeżeli to my rozmawiamy z demonami, to co? Czyli przyjmujemy demony za jakieś tam osoby ludzkie, genotyp Boga, o coś w tym stylu, że one są normalni. Czyli takie zaproszenie robimy. No i tutaj poproszę, i teraz tak, czy mamy w tym układzie jakiś dowód, że to demony piszą i tak dalej. Mamy, słuchajcie, jak najbardziej. Mamy, słuchajcie. Ja się też trochę do tyłu cofnę, do Facebooka, ale tutaj poproszę Wiolę o te takie bieżące sprawy. Właśnie z tymi właśnie, jaki jest skutek wielogodzinnego, albo nawet godzinnego, dyskusji z kimś w komentarzach. No właśnie, no to teraz poprosimy Cię. No to jest na pewno utrata energii. Ja na Facebooku, rozmawiając niejednokrotnie, właściwie dyskusje są zawsze z takimi osobnikami przez nich przeciągane. Ile byście argumentów nie podali, na przykład na niebocentryzm, czy na jakieś inne swoje racje, jeśli oni chcą się podpiąć pod Was, to będą w Was wzbudzać emocje takie, które będą skutkowały podpięciami i zrzutem z energii. Oni się tym trudnią. My mamy na to osobiste dowody. Wchodząc w dyskusję z demonami, bo to inaczej nie można powiedzieć. Chodzicie w dyskusję z demonami, którzy przeciągają dyskusję do nieskończoności. Oni nigdy piersi nie skończą rozmowy z Wami. Dlaczego? Dlatego, że oni w tym momencie się Wami żywią. Mieliśmy tutaj, mamy nadal stalkera, który już miał tyle kont u nas na Królewskiej usuniętych i on za każdym razem pojawiał się jak Wańka Stańka. Jak zemsta nietoperza. Dokładnie, pojawiał się jak zemsta nietoperza, zawsze przyleci. Ile byśmy go razy nie blokowali, to on nawet sam mówił, że dla niego to jest 3 minuty nowe konto, nie ma problemu. Teraz już po chyba 10 usunięciach jego konta, zwolnił. On się czasem wychyla, zwolnił. Ale już nie atakuje nas. Natomiast słuchajcie, tenże osobnik paru osobom dał nieźle popalić. Po takich dyskusjach z nim dwie osoby mi powiedziały. Na innym kanale. Na innym kanale też, ale pod Królewską też to było. A, też to było. Dwie osoby mi właśnie doniosły, poprosiły mnie, żebym z nim nie dyskutowała, bo ja też z nim dyskutowałam. A to była dyskusja pozbawiona zupełnie sensu, bo ile byście Państwo argumentów nie podali, to on i tak podawał ciągle i ten sam swój argument i jeszcze właśnie poparty pozorną logiką. I bicie piany. I bicie piany, to było typowe bicie piany. Także do czego to ich doprowadziło, tych dwóch widzów Królewskiej? Wizytą tegoż osobnika w domu. I na przykład
jeden to może nie mówił, czym to skutkowało w jego przypadku, ale powiedział, że miał jego wizytę w domu. Natomiast inny kolega, z którym mamy kontakt na POK, miał, to jest młody człowiek, który ma 20 parę lat, jeszcze jest przed 30, a miał podwyższone ciśnienie i problemy z sercem. I jego żona to samo, słuchajcie, no bo oczywiście małżeństwa są połączone jakoś tam ze sobą energetycznie, są jakby jednością, więc nie tylko odczuwa jedno, ale i drugie. Także spójrzcie Państwo, jakie to jest niebezpieczne. W ogóle dyskusja z demonami, bo Wam się może wydawać, że to są ludzie po prostu, a to zwykle ci, którzy tak ostro dyskutują, to mają swój cel, mają swoje zadanie. Po pierwsze, skończyć dyskusję. Ja niejednokrotnie jeszcze kiedyś na Facebooku, no w tej chwili na VK mamy święty spokój, niejednokrotnie na jakimś, powiedzmy na jakiejś grupie, kiedy zaczynałam mówić o niebocentryzmie, to zawsze pojawiał się dyżurny, który dyskusję zbijał. A jeśli dyskusji się nie dało zbić, to na przykład administrator grupy całą dyskusję, jak nas na przykład było troje czy czworo i mówiliśmy o niebocentryzmie i mówiliśmy, jakie są zalety, podawaliśmy mnóstwo dowodów na to, to dyskusja znikała. Po prostu wszystkie komentarze znikały, jeśli sobie nie potrafili z tym poradzić. Natomiast miałam niejednokrotnie takie sytuacje, że z kimś niepotrzebnie dyskutowałam, a później miałam zejście z energii i leżałam bez sił przez na przykład cały dzień z potwornym bólem głowy i z palpitacjami serca. No niestety, słuchajcie, tak to już jest. Musicie uważać, bo wszelkie dyskusje z demonami są po prostu dla nas zwyczajnie niebezpieczne. Znacie takie uczucie, kiedy właśnie z kimś się pokłócicie nawet i cała ta kłótnia, czy ta osoba, autor, z którym się kłócicie, siedzi Wam na głowie. To jest nic innego, jak to, że macie w polu szkodnika, który z Was czerpie w tym momencie. Także słuchajcie, dyskusję pod królewską to jest, sami zauważyliście nieraz, bo oczywiście nam jest przykro, że nie damy możliwości szczerym osobom wyrażenia swojej opinii na temat filmów. Natomiast słuchajcie, to jest zwyczajnie już niewłaściwe, żeby te komentarze istniały, ponieważ czytając je w głowie, to nie tylko u nas, ale i u Was, w głowie pojawiają się takie dziwne, niepokojące jakieś myśli, nie? Czujemy dyskomfort. Także to też jest, słuchajcie, niebezpieczne, dlatego że to wzbudza jakieś emocje negatywne, a negatywne emocje skutkują zwykle zrzutem energii i podpięciami. Podpinkami i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, chyba nie warto. Już w tej chwili kanał Królewska jest popularny tam, gdzie powinien. A chyba podjęliśmy taką decyzję, że chyba naprawdę nie warto te komentarze udostępniać szkodnikom po prostu, którzy czerpią i z Was, i z nas. To jest raz. Ja to powiem własne doświadczenie sprzed 5 lat na Facebooku i pamiętam te numery, po prostu jak to działają demony. Była ostra dyskusja z jednym, on się podawał za płaskoziemca. Próbował wyzywać, tam epitety leciały, ale ja nie byłem wcale dłużny. Ja tam powiedzmy, tylko powiedzmy działa na wprost i kurczę, włoski fruwały. Ale i tak, i to była godzina 9. Opluwaliśmy się nawzajem. Nawet inni na Facebooku zwrócili na to uwagę, że co wy robicie tutaj tego, co wy tego. A myślę, to ja mówię. I słuchajcie, i wystarczyło, patrzcie. I wystarczyło, co powiedziałem. Kurwa, ja cię do 5 przytrzymam. Mówi, nie ma bata, słuchaj. No i wiecie co? Jak potem wystarczyło, to powiedział, momentalnie skończył rozmowę, coś tam napisał tego, fu, wycofał się. Chciałeś? Bo widziałeś, że nie ma już sensu, bo ja już będę siedział do 5, a więc po prostu tam zaoram gościa. Po prostu nie ma bata. Tak sobie to powiedział. No i tak się stało, proszę, facet momentalnie skończył. On by nie skończył. On tam też był przygotowany na
Jakąś... Chodziło o to, kto kogo weźmie, tak? I tak, w momencie, gdy ty stwierdziłeś, że się nie poddasz i po tak. prostu to już nie odpuścisz mu. No nie, nie odpuszczę, no to już dawno powiedział, że nie ma sensu, a więc odbój, nie? To jest, generalnie rzecz biorąc, dyskusja z demonami, to jest w dosłownym tego znaczeniu strata energii, słuchajcie. Tak, to jest strata czasu po prostu. Tak, to są dosłownie po takich dyskusjach bardzo są często zawsze... są podpięcia tak. Larw astralnych. A oni ze swojej strony zawsze komentarze piszą w takim duchu, żeby była to prowokacja. O, balon tu, tego nie ma, tego nie ma, tego i tak dalej, nie? O, że balon to ten, no poza, i to jest właśnie problem, to jest właśnie do dyskusji. Kto tam się tego będzie chciał, tego suje się na tego z niebocentryku, będzie chciał bronić niebocentryzmu, a może ja? I dawaj do, powiedzmy, zawsze ja do też chodzi, zawsze też chodzi o podważenie twojej tak. osoby, czy też ostatnio mojej osoby i przekierowanie oczywiście, przekierowanie. Tak, i to są różnego typu, ja tutaj powiedziałem balon, powiedzmy. Są tacy, co tam powiedzmy, zresztą są bogami na przykład, a więc po co pałac, jak on jest Bogiem, nie ma sercu, bo Bóg z nim jest, no bo on ma serce, to więc ma Boga, a więc on jest Bogiem, a więc tacy są, to nie tylko tacy są i tam tacy różni, powiedzmy, nieojdziowcy, czy jacyś tam pochodne, powiedzmy, tego, to są różni tacy. I oni tu się produkowali i tak też we trzech dyskutują. A jeszcze, już nie wiem od którego filmu. I jeszcze trzeba Państwu powiedzieć, bo na przykład jeśli ktoś pluje na Was jadem, dajmy na to, tak jak w naszym przypadku jest to bardzo częste, to ich intencje, słuchajcie Państwo drodzy, są też niebezpieczne. Bo one zostają w komentarzu. To są słowa napisane, które mają jakąś swoją moc. Nieważne, tak. że to są słowa pierwotne, ale to są takie mini klątwy. Można powiedzieć, prawda? I wtedy te intencje też pracują na siebie. Słuchajcie, zauważcie, są takie sytuacje, na przykład mnie bardzo często po tym, jak była istna jakaś jatka na mój temat pod jakimiś tam filmami, to później mnie tak, ja nawet nie byłam tego świadoma, bo powiem Państwu, że ja po prostu bardzo często tych komentarzy nie czytam, bo mi się nie chce, po prostu mi się odechciewa. Więc bardzo często na przykład tak, ciągle mi coś z rąk wylatywało, ciągle mi się coś tłukło, jakieś potknięcia, jakieś dziwne historie, słuchajcie, gdzie w przeciągu na przykład tygodnia, to niektórym z Was na przykład przez całe życie się nic takiego nie przytrafiło, w takiej sile jak mnie, dajmy na to. Także słuchajcie, no my oczywiście się liczymy z tym, że jesteśmy jakimiś tam osobami mini publicznymi, bo to nie można nazwać, żeby tam... prawda, żebyśmy nie wiadomo jaką tam popularność mieli, zwłaszcza ja, niemniej jednak, słuchajcie, jesteśmy narażeni na takie sytuacje. I dlaczego teraz Mariusz ma ciemne okulary? Otóż powiem właśnie. Państwu, że będzie miał już zawsze te okulary, tak, na każdym filmie. Tak, na każdym filmie będę ubierał okulary. Ja Wam powiem, 6 lat temu, to, że mi ktoś powiedział właśnie z tymi okularami i sam później jak robił filmy, to też ubierał okulary. Wiecie co, tutaj jest coś w tym właśnie w fotografii, w filmach i tak dalej. To jest coś i to zostało z grubsza przez wiele wytłumaczone na jednym filmie, który będzie zalinkowany w opisie. O. To jest ta odpowiedź, tam będziecie mieli, żeby się tutaj nie rozwodzić. To jest to nowego, czyli komentarze i do out. Jest wyłączona funkcja, będzie w każdym filmie wyłączona funkcja. Aha, no i nic straconego, pod każdym filmem jest mail do nas, możecie napisać. Niektóre z maili są bardzo budujące. Macie wtedy, no widać, że ktoś na przykład chce sobie napisać maila, bo ma jakieś ciekawe myśli, chce nas zainteresować, ewentualnie coś tego, to napisze. Ale już nie ma tego, tych jakichś tam dyskusji, prowokacji, nie ma tej propagandy demonicznej w komentarzach. O, nie ma już tego. Już nie będę się tych prostu. Jak coś tam będzie. Jak nie tam... ma, słuchajcie, aż takich intencji. Intencje tak. zawsze będą złe. Tak. Prawda? No bo zawsze znajdą ale się nie tacy, ma którzy... śladu. Nie ma tak, śladu, nie ma śladu napisz. Po tym. I to jest nie też, słuchajcie, śladu. Nam się wydaje, że no my jesteśmy tutaj w tym świecie materialnym, fizycznym i to jest ten prawdziwy świat. Guzik, prawda Wam powiem. Prawdziwy świat to jest świat duchowy. I jeśli Wy nie zrozumiecie, że Wy macie moc. I wasza dusza jest radioaktywna, o tym też kiedyś zrobimy film.
jest wręcz radioaktywna i niszczycielska, to dopóki nie będzie dobrze. Dlatego, że my musimy nauczyć się przede wszystkim bronić przed takimi atakami i zrozumieć, czym jest świat duchowy i nasz duch. Jeszcze tutaj widzicie 5 groszy. Muszę jeszcze dopiąć jedną myśl, która też przyszła. No z marszu, widzicie jak to z marszu jest. No tak się z marszu, tak różne są myśli. Zawsze coś jest, zawsze coś się dzieje. Przyszła sprawa. Przy okazji tych komentarzy, które były pod ostatnim filmem, dlaczego właśnie przypięli się niektórzy ci od gęstości do tej grawitacji? Oni sami wywołali wilka z lasu. Tych nie trzeba, widzicie, tak to z nimi jest. Oni sami wywołali wilka z lasu, ponieważ tak, chcieli uatrakcyjnić swój pogląd co do kształtu Ziemi, ci od gęstości. No i nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego i nie ma grawitacji. No tak, ale się pojawił. I teraz dlaczego wymyślono grawitację? To praktycznie ci od gęstości, oni próbują robić to samo, co robią heliocentrycy, aby ukryć wpływ pałacu na to, że żyjemy w środku Ziemi. I to właśnie pałac generuje taką energię, która dociska równomiernie oceany, ale nie według płaszczyzny, tylko według ścian Ziemi, kuli, w której mieszkamy. To jest to. I to jest właśnie ta główna myśl. Jedni lipę wymyślili jako grawitację, ale drudzy dalej, żeby gonić tą samą lipę, wszystkich przekierowują na tak zwaną gęstość. No i tam, że jakbyś po prostu wypuścisz powietrze, to utoniesz, a jak masz w płucach powietrze, to idziesz na powierzchnię. No i to takie tam różne cuda na kiju i tam tłumaczenia bredniowe, gdzie zawsze po prostu jak się wnikniesz w to wszystko, to tylko dałem wam na początku tego filmu, jak wnikniesz to w tą zwaną pozorną logikę, no to wychodzisz szydło z worka, że niczegoś tam nie powiedzieli, nie? Ale to jest praktycznie, to jest tylko i wyłącznie pozorna logika. Gdybym ja się miał zajmować całą pozorną logiką wszystkich demonistów, którzy wojowali z niebocentryzmem, to ja bym zrobił nie 400 filmów, czy tam 200, tylko 1000 filmów. No, dlatego trochę tak. Ale byś zarazem nie mógł ruszyć z innymi tematami dokładnie dalej, bo byś cały czas musiał tym... Oni by wymyślali. Tak. Musiałbyś im cały czas tłumaczyć w kółko jedno i to samo. Tak, no bo a jakbyś wytłumaczyć. Oni tak wszyscy dalej się podają za widzów królewskiej, ale... Albo za niebocentryków. Ale tematu w ogóle nie znają, tak. Tak, oni nie popatrzy, że jak to jest, przecież ten ocean to jest tam. No. Przecież doktor nam obliczył przecież te, według wyników tego doświadczenia, że to jest po prostu mniej więcej z drobną zmianą, jest zgodne z oficjalnymi wymiarami. Czy ja tu jeszcze dodam, że oni oczywiście temat bardzo dobrze znają, tak, tylko oni robią pozorację tego, że oni nie znają i im trzeba w kółko to samo tłumaczyć. A przecież można się cofnąć i sobie wszystko obejrzeć. Nie? No, w filmie szczegóły, wiecie co, są tacy, też dziękuję właśnie takim widzom, wszystkim. Ja dziękuję za to, że chociażby filmy są na tyle interesujące, że są osoby, które parokrotnie oglądają filmy i za każdym razem coś ciekawego znajdują. No są tacy, do nas się zgłaszają, nawet niektórych mamy na telefonie, także dziękujemy. A więc widzicie, jak to nauka nie idzie w las. A więc to tak, mail do nas jest, zawsze możecie napisać, komentarzy nie będzie, żeby nie było demonicznej propagandy. Tak, ja Państwu ze swojej strony jeszcze raz doradzam, żebyście nie dyskutowali nigdzie. Słuchajcie, kto ma znaleźć niebocentryzm, tego ojciec pokieruje na królewską. Także wy nie potrzebujecie gdzieś nikogo tam się udzielać, nikogo przekonywać. Po prostu kto ma poznać niebocentryzm, ten pozna. I oczywiście nie sugerujcie się niczym, po prostu włączcie własne myślenie i szukajcie prawdy w sercu. Aha, tak. A jeszcze dodam, to mi się przypomniało. Wiecie co, gdybym wam powiedział ten argument z tym kineskopem z poprzedniego, kto to zrobił, kto mi to podał przez telefon, to byście się tak uśmiali po prostu, bo w tym momencie zawsze sobie kojarzę
Tych wszyscy, co z tym odgięciem tego promienia świetlnego wojowali przez 2,5 lata. To mi się zawsze kojarzy właśnie. Ten kineskop i ci, co wojowali z tym promieniem świetnym i sprzętem optycznym. To chyba wszystko. Już kończę. Już nie ma 5 groszy. No dobrze, to co? Do usłyszenia. Na razie, ho.